Cześć, z tej strony Łukasz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o jednej z bardziej przydatnych funkcji QNAP-a, którą możecie wykorzystywać zarówno w pracy, jak i w domu. Co więcej, myślę, że domowo ta funkcja będzie jeszcze bardziej przydatna. Mowa tutaj o zarządzaniu, przechowywaniu, udostępnianiu zdjęć właśnie na QNAP-ie. Obecnie jest tak, że generalnie każdy wykonuje zdjęcia. Czy używamy do tego celu telefonu, czy wykonujemy zdjęcia aparatem, tych zdjęć przechowujemy setki, jeśli nie tysiące. No i tutaj pewnie każdy z Was czasem ma problem, żeby odnaleźć zdjęcie, które kiedyś wykonaliśmy, ponieważ jest ich tak dużo. Często nie wiemy nawet, gdzie to zdjęcie się znajduje. Czy przechowujemy je wciąż na karcie pamięci, czy jest na jakimś dysku zewnętrznym, dysku komputera, a może gdzieś w chmurze. No i tutaj rozwiązaniem będzie wykorzystanie możliwości QNAP-a, a dokładniej aplikacji PhotoStation i mobilnej aplikacji QPhoto, które po pierwsze pozwolą Wam łatwo przesyłać zdjęcia na QNAP-a, a dodatkowo pozwolą Wam również je łatwo segregować, organizować, co ważne zabezpieczyć, a także w późniejszym czasie w wygodny sposób udostępniać znajomym. Zobaczcie, w jaki sposób możemy na QNAP-ie właśnie tę funkcję uruchomić. Aplikacja PhotoStation dostępna jest do instalacji przez App Center i można ją zainstalować na dobrą sprawę w każdym QNAP-ie, w którym działa system QTS. Wystarczy wyszukać przez App Center PhotoStation, kliknąć zainstaluj, no i za kilkanaście sekund aplikacja jest gotowa do użycia. Dzięki aplikacji mamy możliwość zarządzania wszystkimi materiałami graficznymi, które na QNAP-ie są zapisane, a więc nie tylko zdjęciami. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób właśnie wykorzystać PhotoStation do tego, aby zdjęcia do QNAP-a wgrywać, później móc z nich korzystać, przeglądając je czy to przez stronę internetową, przez dedykowane aplikacje, albo udostępniać je dalej innym użytkownikom i znajomym. Aplikacja PhotoStation jest dosyć prosta w obsłudze, wygląda dokładnie tak samo na wszystkich urządzeniach, czyli niezależnie od tego, czy wykorzystujecie jakiegoś małego, jedno-dwudyskowego QNAP-a, czy macie większe, kilkudyskowe urządzenie, to wszystko działa i wygląda dokładnie tak samo. Natomiast PhotoStation jest tylko jedną częścią całego systemu do zarządzania zdjęciami. Dla wszystkich z nas, którzy korzystamy ze smartfonów, na pewno bardzo przydatną będzie również aplikacja QPhoto, którą możecie zainstalować na urządzeniach z iOS-em bądź Androidem, a więc na dobrą sprawę na niemal wszystkich obecnie dostępnych i użytkowanych smartfonach. I tym samym również wykonując zdjęcia telefonem, automatycznie przesyłać je do swojego NASa, dzięki czemu będziecie mieli pewność, że te zdjęcia nie są przechowywane gdzieś w jakiejś odległej, nieznanej chmurze, albo że gdy stracicie dostęp do internetu, nie będziecie mieli dostępu do swoich zdjęć, bo na dobrą sprawę one wszystkie będą w waszym domu, na waszym QNAP-ie, którym tak naprawdę prawdopodobnie tylko wy zarządzacie, no chyba, że więcej osób w domu z urządzenia korzysta, więcej osób nim zarządza, no to wtedy też możemy tutaj ustawiać różne uprawnienia, dzięki czemu każdy ma pewność, że inni użytkownicy dostępu do naszych danych, do naszych cennych zdjęć nie mają. Oprócz aplikacji QPhoto również jest druga aplikacja, która nazywa się QFile. Aplikacja QFile służy do tego, aby móc w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich plików, które macie na NASie, również z urządzeń mobilnych. Natomiast tutaj aplikacja QFile będzie miała dodatkową opcję, która pozwoli automatycznie wysyłać wszystkie zdjęcia i grafiki, które na telefonie będziemy zapisywać. Ponieważ aplikacja QPhoto będzie oferowała możliwość przeglądania zdjęć, co ważne również robienia zdjęć i nagrywania filmów. Natomiast jeśli korzystacie z wbudowanej aplikacji w system waszego telefonu bądź aplikacji firm trzecich, to w tym momencie one są zapisywane w różnych podkatalogach i aplikacja QFile może również takie zdjęcia automatycznie wysyłać do QNAP-a, jak również grafiki, które zapisujecie z internetu,
też mogą w taki sposób być zabezpieczone. No i tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia związana z tym, dlaczego warto wykorzystywać QNAP-a w połączeniu z tymi aplikacjami mobilnymi do przechowywania waszych zdjęć. Kwestią jest tutaj oczywiście bezpieczeństwo. QNAP obecnie we wszystkich urządzeniach, które mamy dostępne w bieżącej sprzedaży, wykorzystuje mechanizmy migawek. Mechanizmy migawek czy też snapshotów pozwalają w łatwy sposób zabezpieczać wasze dane przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak przypadkowe usunięcie pliku, uszkodzenie, nadpisanie, ale co ważne, również przed zagrożeniem, które tak naprawdę cały czas czyha na każdego z nas, czyli przed ransomwarem. Każdemu może się zdarzyć odrobinę niższa uwaga, otwarcie jakiegoś dokumentu czy faktury, która niekoniecznie wyświetli dokument, tylko zacznie szyfrować pliki na naszym dysku, również może to się zdarzyć na dyskach sieciowych, jeśli są podłączone do komputera. No i właśnie mechanizm migawek jest takim idealnym sposobem, aby zabezpieczyć dane, które na QNAP-ie zapisujecie, więc niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, czy będą to jakieś inne dokumenty, zawsze będziecie mogli wrócić do wcześniejszych wersji tych danych, które właśnie są zapisane w migawkach, ale także niestraszne będą wam różnego rodzaju zagrożenia, takie jak wspomniany ransomware. Oczywiście tutaj w zależności od modelu QNAP-a, z którego będziemy korzystać, tych migawek będzie można przechowywać więcej lub mniej, czy wykonywać więcej lub mniej, natomiast jest to o tyle wygodny mechanizm, że możemy ustawić harmonogram i tak naprawdę zadecydować, czy chcemy wykonywać taką migawkę raz dziennie, co godzinne, czy jeszcze częściej, i zapomnieć o sprawie, one automatycznie będą wykonywane gdzieś tam w tle, a my będziemy mogli mieć pewność, że nasze dane na pewno będą bezpieczne, a więc szczególnie osoby, które zawodowo zajmują się wykonywaniem zdjęć, fotografowie, będą mieli pewność, że te dane, od których tak naprawdę zależy działanie ich firmy, będą zawsze bezpieczne. I w razie, gdyby faktycznie w jakiś sposób dane zostały nadpisane, uszkodzone, usunięte, to łatwo będzie można je przywrócić z ostatnio wykonanej migawki. Zobaczcie, w jaki prosty sposób możemy skonfigurować PhotoStation na QNAP-ie, oczywiście w połączeniu z aplikacjami mobilnymi. W pierwszej kolejności musimy zainstalować na naszym urządzeniu PhotoStation. W tym celu przechodzimy do App Center. I we wszystkich aplikacjach możemy znaleźć bądź wyszukać PhotoStation. Klikamy zainstaluj i rozpoczyna się instalacja aplikacji w systemie QTS. Zresztą system na bieżąco nas o tym informuje. I gdy aplikacja będzie zainstalowana, znajdziemy ją tutaj w menu głównym, jak i skrót na pulpicie, dzięki czemu szybko i łatwo będzie można ją znaleźć i uruchomić. Oprócz aplikacji PhotoStation będziemy mogli również doinstalować różnego rodzaju dodatki do aplikacji multimedialnych. No i w przypadku PhotoStation taką aplikacją będzie dodatek, który pozwoli na wykrywanie twarzy na zdjęciach, a tym samym również segregowanie zdjęć na podstawie osób, które na tych zdjęciach się znajdują. Po zainstalowaniu aplikacji przechodzimy, uruchamiamy ją i zobaczymy galerię i zarządzanie. Aby jakiekolwiek zdjęcia mogły się tutaj pojawić, będziemy musieli przejść do zarządzaj i wskazać QNAP-owi, gdzie ma szukać zdjęć. W tym celu w ustawieniach dodamy katalogi z multimediami. Możemy dodać ogólnie katalog multimedia, jeśli tam są przechowywane materiały, ale często jest tak, że przechowujemy tam również wideo czy muzykę. Dlatego ja tutaj utworzyłem osobne podkatalogi. No i te podkatalogi dodam, wskazując, że klasyfikowane mają być tylko jako przechowujące zdjęcia. Zapiszemy. Dla łatwego przeglądania zdjęć możemy skorzystać z linii czasowej, na której zobaczymy informacje, z kiedy dane zdjęcie pochodzi. Są segregowane właśnie według miesięcy. Oczywiście możemy tutaj przełączać się pomiędzy widokami, możemy po prostu oglądać zdjęcia jako miniatury. Natomiast linia czasu pozwoli nam wygodnie przeglądać zdjęcia względem
momentu, kiedy zostały utworzone, ale oczywiście standardowo zdjęcia również możemy przeglądać poprzez po prostu przechodzenie pomiędzy katalogami. No i w zależności od tego, jakie zdjęcia będą tutaj nas interesowały, te wszystkie zdjęcia właśnie tutaj się pojawią. Oczywiście urządzenie musi sobie to wszystko przeindeksować. No i te katalogi odpowiadają moim katalogom w FileStation, więc widzicie, że te wszystkie zdjęcia, które tutaj zostały umieszczone, również widoczne są w PhotoStation. No i za chwilę będą zaindeksowane i będziemy mogli te zdjęcia zobaczyć. No dobrze. Ale oczywiście interesuje nas również możliwość łatwego przesyłania zdjęć na QNAP-a. Mając urządzenie z czytnikiem kart pamięci, takie jak na przykład TS253B albo TS453B, możemy kartę pamięci podłączyć bezpośrednio do urządzenia i później przez FileStation skopiować dane do katalogu, w którym znajdują się multimedia, jak również możemy wgrywać katalogi z komputera, czyli albo metodą przeciągnij i upuść umieścić je tutaj, albo załadować z komputera, wskazując konkretne katalogi, a następnie one zostaną dograne również do katalogów z multimediami. Zdjęcia, które tutaj są i będą dla nas dostępne, zdjęcia, które tutaj widzimy, widzimy na razie na poziomie zdjęć udostępnionych, natomiast w folderze również zdjęcia będą widoczne i tutaj już możemy sobie zdjęcia wyświetlać w dowolny sposób, sortowane według tytułu, typu, daty modyfikacji, zaimportowania czy daty wykonania, rozmiaru, a nawet oceny. Jak również w prosty sposób możemy zdjęcia wyszukiwać i tutaj zdjęcia możemy wyszukiwać po tytule, po dacie wykonania, rozmiarze pliku, wymiarach, a więc w zależności od tego, jak duże jest zdjęcie, możemy wskazać, czy jest większy, czy mniejszy niż, a nawet po marce aparatu. No i gdy wgrywamy zdjęcia na przykład wykonane Canonem czy Nikonem, to z metadanych aplikacja również to wyczyta i będziemy tutaj widzieli właśnie te aparaty, a więc będziemy mogli łatwo według tego wyszukiwać. Oczywiście mamy też opcję dodawania etykiet, oceny zdjęć, własnych opisów czy tagów, aby jeszcze łatwiej było to wszystko przeglądać. Przejdźmy teraz do albumów. Mamy dwa typy albumów, albumy klasyczne i albumy inteligentne. Album klasyczny pozwala nam stworzyć ręcznie album ze zdjęć, które już na QNAP-ie się znajdują, no i w ten sposób możemy tutaj zdjęcia dodać poprzez folder, przejdziemy sobie do katalogu z zdjęciami z QNAP-a, no i wszystkie zdjęcia tego modelu zaznaczam, dodaj do albumu, no i wskazuję, że ma to być katalog, album QNAP. Zapisujemy, no i widzimy album, jak również klikając prawym przyciskiem myszy możemy wybrać opcję odtwórz pokaz slajdów, no i tutaj w trybie pełnoekranowym rozpoczyna się wyświetlanie zdjęć z tego albumu. Również przydatną funkcją może być opcja transmisji strumieniowej, no i w tym momencie do jakichś odbiorników DLNA czy Apple TV zdjęcia możemy wyświetlać w taki sposób na telewizorze, przesyłając bezpośrednio z QNAP-a. Drugi typ albumów to albumy inteligentne. Album inteligentny pozwala na utworzenie albumu, do którego automatycznie będą dodawane zdjęcia. A więc utwórzmy sobie katalog czy album inteligentny z katalogu multimedia, ale dodamy kryteria wyszukiwania. I tutaj wskażemy, że zdjęcie musi mieć rozmiar większy niż 500 kB oraz musi mieć markę aparatu Apple, bo akurat jest tutaj kilka zdjęć wykonanych iPhone'em. Utworzymy, no i w tym momencie automatycznie zostanie stworzona galeria, stworzony album inteligentny właśnie ze zdjęć spełniających te kryteria.
Następnie zdjęcia możemy również klasyfikować względem osób, które na tych zdjęciach się znajdują. Aby to było możliwe, musimy doinstalować PhotoStation Extension, czyli rozszerzenie dostępne przez panel sterowania. Klikniemy Zainstaluj. No i za chwilę ten dodatek zostanie dograny do naszego PhotoStation i umożliwi nam właśnie opisywanie twarzy na zdjęciach, dzięki czemu łatwo później będzie wyszukiwać zdjęcia, na których dana osoba będzie widoczna. I tutaj ciekawostka, w przypadku QNAP-a wykorzystywane są mechanizmy deep learning, głębokiego uczenia, co pozwala nam bardzo szybko i bardzo dokładnie analizować każde zdjęcie, wyszukiwać twarze i klasyfikować je względem innych zdjęć, aby te albumy mogły być jak najszybciej i automatycznie dla nas tworzone. Ok, dodatek już został pobrany, jest instalowany, a więc za chwilę powinien już być dostępny. Dzięki czemu będziemy mogli z niego skorzystać. No i tutaj automatycznie otworzyły się ustawienia, gdzie musimy wskazać katalogi, w których będą znajdowały się zdjęcia osób do wyszukania. Dodane są automatycznie te zdjęcia, te katalogi, w których zdjęcia są, które wskazaliśmy wcześniej. A więc zapisujemy. No i jeszcze nic nie ma. W tym momencie, klikając sugestie, QNAP rozpoczyna analizowanie tych wszystkich zdjęć, które w katalogach się znajdują i będzie analizował i wskazywał twarze, które możemy w jakiś sposób opisać, dzięki czemu łatwiej później będzie urządzeniu je analizować. No i zobaczcie, mamy już tutaj kilka twarzy. No to są akurat zdjęcia stokowe, więc pewnie się nie powtórzą, ale możemy opisać. No i automatycznie QNAP będzie nam te osoby wskazywał. No i zobaczcie, tutaj troszkę więcej osób się pojawiło i dla każdej z nich możemy utworzyć taką klasyfikację, dzięki czemu, jeśli później będą jakieś zdjęcia się powtarzały, automatycznie będziemy je tutaj widzieli. No ale to nie wszystko. Przejdźmy teraz do opcji automatycznego przesyłania naszych zdjęć, dzięki czemu będziemy mogli tuż po wykonaniu zdjęcia telefonem zobaczyć je bezpośrednio w PhotoStation. Aby to zrobić, musimy na telefonie zainstalować aplikacje QPhoto i QFile. Obie są do znalezienia w Apple'owym App Store, jak i w Google Play. Wystarczy wpisać QPhoto. No i aplikację możemy zainstalować. W moim przypadku ona już została wcześniej zainstalowana, więc po prostu ją otwieram. No i musimy rozpocząć od dodania urządzenia, na którym zdjęcia będą zapisywane. Możemy tutaj skorzystać albo z automatycznego wyszukiwania, albo dodać nas ręcznie. Ja wybiorę jedno z moich urządzeń. No i musimy podać hasło administratora, więc ja tutaj szybko hasło wpiszę. No i po kliknięciu zapisz. Zobaczymy od razu wszystkie zdjęcia, które znajdują się na naszym QNAP-ie. Zobaczcie, że tutaj widzimy zdjęcia z katalogu udostępnione, czyli dokładnie tak samo jak w PhotoStation. Natomiast również możemy przeglądać foldery, dokładnie tak samo jak wcześniej w aplikacji online'owo, jak również widzimy wszystkie albumy. Zdjęcia muszą się załadować. OK, jak widać tutaj wszystko mamy, możemy sobie te zdjęcia otwierać i przeglądać.
jak również widoczne są inteligentne albumy, czyli tutaj ten katalog inteligentny, który stworzyliśmy wcześniej, możemy zobaczyć. No i teraz wróćmy do opcji automatycznego przesyłania zdjęć. W tym celu mamy dwie ikony, film bądź zdjęcie. Nas interesuje zdjęcie. No i wskazujemy folder, w którym automatycznie te zdjęcia będą zapisywane. Niech to będzie folder foto. Gotowe. No i widzimy obraz z aparatu. Wykonując zdjęcie automatycznie będzie wysyłane na nasze urządzenie, dzięki czemu, jeśli teraz klikniemy odśwież w aplikacji PhotoStation, widzimy przed chwilą wykonane zdjęcie. Podobnie będzie miała sytuacja, jeśli będziemy wykonywali filmy poklatkowe. Film poklatkowy będzie z określonym interwałem wykonywał serię zdjęć, która będzie automatycznie zapisywana na dysku urządzenia, na karcie pamięci czy wbudowanej pamięci, jak również zobaczymy, że jest automatycznie przesyłana do naszego QNAP-a. Na ekranie widzimy czas trwania filmu, jak również to, ile megabajtów danych zostało przesłanych. Zatrzymamy tworzenie tego filmu, no i za chwilę po odświeżeniu zobaczymy, że jest plik generowany, po czym będziemy mogli go za chwilę tutaj na QNAP-ie odtworzyć. Ten proces generowania pliku jest również widoczny jeszcze w aplikacji, ponieważ przy dłuższym pliku poklatkowym aplikacja potrzebuje chwili, żeby po prostu wszystko zostało poprawnie ustawione. No i widzimy zarówno na telefonie, jak i na ekranie, że plik został przesłany. No i z tego poziomu będziemy go mogli za chwilę od razu zobaczyć. Dlaczego go nie możemy uruchomić stąd? Ponieważ został automatycznie przeniesiony do części film poklatkowy, zdjęcia poklatkowe, aby łatwiej było nam je wyszukać. No i z tego poziomu widzimy wszystkie zdjęcia, które poklatkowo się wykonały, jak również możemy to tak samo jak wcześniej automatycznie te zdjęcia oglądać. Plus ciekawostka, możemy utworzyć z tego nowy film timelapse, określając czas odstępu pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Tak samo możemy tutaj wykonać w przypadku aparatu, przełączać się pomiędzy wideo, pomiędzy zdjęciami. Oczywiście wiele zmian możemy również wprowadzić w samej konfiguracji, w ustawieniach telefonu. Mamy możliwość zdefiniowania ustawień dla przekazywanych materiałów, dla odtwarzania czasu pomiędzy kolejno wykonanymi slajdami. Natomiast poprzez aplikację aparat tutaj również mamy możliwość ustawienia tego, jak często mają być wykonywane zdjęcia poklatkowo czy seryjne. No i na przykład w trybie seryjnym widzimy, że wykonywanych jest 10 zdjęć w odstępie 1 sekundy. W przypadku poklatkowego mamy informację, jaki jest czas nagrywania, interwał, prędkość nagrywania poklatkowego, czy zdjęcia oryginalne mają zostać zapisane, rozdzielczość wideo, no i czy automatycznie mają być przesyłane do naszego QNAP-a. Tak więc w prosty sposób możemy zdjęcia wykonywać i będziemy je widzieli wtedy automatycznie na naszym urządzeniu. No i te wszystkie materiały zobaczymy później tutaj. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o kwestię ustawień aplikacji mobilnej. Tutaj w ustawieniach warto określić, kiedy filmy i zdjęcia mają być przesyłane, czy tylko przez sieć Wi-Fi, czy również ma być wykonywane przesyłanie przez sieć komórkową. Jeśli mamy duże pakiety danych, to oczywiście nie powinno być z tym problemu, natomiast wciąż warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli będziemy tworzyć bardzo dużą liczbę zdjęć. Wśród ustawień zobaczymy również opcję automatycznego przekazywania zdjęć ze swojego urządzenia, korzystając z QFile. W tym celu musimy mieć zainstalowaną aplikację QFile na telefonie i w tej aplikacji również musimy dodać naszego NASA,
Podobnie jak wcześniej musimy się zalogować. Po czym zobaczymy wszystkie katalogi, które na naszym NASie się znajdują. Tutaj wyszczególniona jest opcja automatycznego przekazywania, po której włączeniu musimy wskazać, na które urządzenie chcemy pliki przesyłać, a następnie katalog, w którym chcemy, aby pliki były przechowywane. I tutaj możemy albo skorzystać z podpowiedzi, że w katalogu multimedia, albo możemy sobie wskazać własny, na przykład nowy folder i właśnie do tego folderu zdjęcia z telefonu będą przesyłane. Tutaj oczywiście również możemy ustawić reguły, czy mają być przesyłane, czy chcemy przesyłać od konkretnego pliku, czy mają być przesyłane w tle, czy chcemy używać oryginalnej nazwy pliku. Tutaj zauważcie, że jest informacja, że w tym momencie może być problem z przesyłaniem większej liczby niż 10 tysięcy, a także jak aplikacja ma się zachowywać, na przykład w stosunku do plików HEIC, które są plikami wykonywanymi obecnie przez iPhony, czy chcemy przesyłać automatycznie przez Wi-Fi oraz czy chcemy ukryć pasek stanu, ponieważ jeśli jakieś dane są zapisane na telefonie po włączeniu tej funkcji, w pierwszej kolejności one zostaną właśnie wysyłane do naszego NASa, aby można było je szybko w późniejszym czasie uzyskać. A więc w tym momencie, niezależnie od tego, przy użyciu jakiej aplikacji będziemy wykonywać zdjęcie, jeśli one będą trafiały do galerii, automatycznie przez QFile będą mogły być do tej galerii wysyłane, dzięki czemu szybko trafią na naszego QNAP-a. I tutaj jeszcze jedna ważna funkcja związana z QNAP-em. Przy użyciu technologii MyQNAP Cloud macie możliwość przesyłania zdjęć również nie będąc w sieci domowej, czyli będąc w mieście, w parku, na wakacjach. Jeśli tylko macie dostęp do sieci bezprzewodowej, zdjęcia automatycznie będą przesyłane w bezpieczny sposób na waszego QNAP-a, dzięki czemu nie będziecie musieli się obawiać, że na przykład zgubicie telefon, telefon zostanie skradziony, stracicie wszystkie zdjęcia, ponieważ te zdjęcia będą bez problemu zapisane na waszym QNAP-ie. No i oczywiście, jeśli chodzi o kwestie zarządzania tym wszystkim, macie sporo możliwości. Jak widzicie, pliki z katalogu, został utworzony katalog telefon. Tutaj te zdjęcia zostaną za chwilę przesłane, przy czym prawdopodobnie na telefonie są tylko wideo, dlatego chwilę zajmie ich przekazanie. No i tak samo jak wcześniej będziemy mogli je klasyfikować jak inne zdjęcia, które zostały na naszym QNAP-ie wcześniej zapisane. No i zobaczcie, tak jak mówiłem, głównie filmy, pierwsze materiały już się pojawiają, no i wszystkie pliki, które telefony zostały wykonane, właśnie w taki sam sposób zostaną później na urządzenie przesłane. A więc podsumowując, dzięki aplikacji PhotoStation i QPhoto możecie w łatwy i bezpieczny sposób przechowywać i segregować zdjęcia na waszym QNAP-ie, mieć do nich dostęp w dowolnym momencie, czy to z telefonu, z komputera, przez przeglądarkę, z tabletu. I co ważne, mieć pewność, że zdjęcia są bezpieczne, ponieważ czy to mechanizm migawek, czy replikacja danych, bo te pliki mogą być później kopiowane z QNAP-a na jakieś dodatkowe zdjęcia, dyski zewnętrzne, które będą przechowywać zdjęcia do chmury, czy na jeszcze inne urządzenia, co oznacza, że będziecie mieli pewność, iż nawet w przypadku utraty telefonu, zniszczenia karty pamięci, te zdjęcia będą bezpiecznie przechowywane. Spróbujcie sami skonfigurować te aplikacje, a zobaczycie, jak mocno ułatwia nasze życie. A tymczasem dzięki wielkie i do zobaczenia.